Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Age of Wonders 3 od Five Sides of War. Okej, ostatnio skończyliśmy tutaj szykując się na bitwę z tym badziewiem. Jakiś kobold, przywódca armii. Tu powinniśmy bez problemu zniszczyć. No tak, ale to wszystko już mamy. Aha. Robią się nam tu zaklęcia. Okej, możemy sobie też jeszcze jedną zrobić. Zróbmy sobie przywołanie ognika w takim razie. Okej. Ulepsz bohatera. Dobrze, zacznijmy najpierw od tego miejsca tu. Tu zejdziemy, tak? Mogę sobie... Przygotowuję. Tak, tu będziemy mieli dwa te ogniki. Pewnie jeden zginie, oby mi ten... O! Oby mi nie zginął ten jeździec. Walka automatyczna. Dobrze, bez strat. Super. Warg. Przyda się. I teraz sobie zamienimy. Tak. Te ogniki w jedną armię połączymy. Co ja robię? Tak. Tego warga damy tu. Ale co my tu mamy? Tu jest klasa trzecia, klasa druga, klasa druga. I z tym to już musimy powalczyć. A tu... Klasa pierwsza, klasa... O, tych możemy zniszczyć. I tu będzie wspaniałe miejsce na armię. Tu są tropikalne, żyżne równiny, przepraszam. To tych zamienimy, bo chcę atakować z terenu, który mi tu pasuje. No, tu są też. Dobra, tu się przestawmy. Tu się przestawmy tym. A, i ten warg. Tu do armii go dołączymy. Dobrze. Okej. Teraz tutaj, o ile się nie mylę, tu już było coś zniszczone. I trzeba lecieć tutaj, zniszczyć tą wieżę. Co my tu mamy? Znaczy, tam, ludzi, którzy tam są. I wyślemy sobie tych. Pójdziemy którędy? Tędy. Chyba będzie... Już nie wiem, czy tędy by nie było szybciej. Okej. Dobra, i tak dalej nie pojadę. Cała armia ruszona. Dobrze. Okej. Tu jeszcze mam strażników. Zastanawiam się, czy jeszcze nie dorzucić tego drugiego bohatera tutaj. Na wszelki wypadek, żeby nie pojechał tam i się okazało, że czegoś mi zabrakło. A poza tym... chyba mam określony czas, no to więc nie będę mógł tutaj z powrotem tak latać. Dobra. Będę wytrwała bohater. Awansuję. Tak, to mi się podoba. I dystansowych też muszę wziąć. Jej tu dodamy punkty wytrzymałości. Dobrze. Produkcja dla Ericast. Tą wojnę chyba pójdziemy. Może strzelnice? Nie. Obserwatorium. Chyba były jakieś bonusy, o ile się nie mylę. Armia czeka na rozkazy. To jest ten jeden. No zobaczmy, gdzie ta droga tam jedzie. Tak. Aha, tu już się zablokowali. I oni są na środku. Dobrze, tu musimy poczekać. O, i tu mam jeszcze... O, i tym sobie zrobimy rozpoznanie tu w takim razie. O, teraz mnie go tu zniszczą. Tu mogę użyć. Aha, nie mogę. To głupie trochę. Dobra, tu się spróbujmy schować w lesie. Może za mną nie polezą. Dobra.
Verminal, czy możemy ci pomóc? A, nie, no nic nie chcemy. Dobra, powiększają się. Okej, niech się powiększają. To są nasi wasale. Dobra, na razie zbieramy sobie mannę. Zobaczmy, jak tu się zrobiły te... No, wycina się las, więc to sobie porobimy trochę. Użyźnienie pierdykniemy tu. Tu. I wokół miasta, żeby nie było tego. Pyk. I pyk. Minus jeden manny mam? Utrzymanie czegoś, tyle kosztuje. Ciekawe. Muszę się przyjrzeć temu. Ale dobra, to w następnej turze. Teraz skończymy. O, nowy bohater. O, drugi generał. Małe żeglarka. Generał trzeba się dołączyć. No fajna, ale... żeby to nie była jakaś żeglarka. Szarża. 16 strzał ciężkich kurzy. Zbroja. Nie. Bierzemy innego. Niepotrzebny nam taki bohater na takich terenach. To by było bez sensu. Dobra. I jedziemy dalej armią. Tu się ustawimy. Tu się przeniesiemy. Tak, uda się to. O, Mantros składa daninę. Czy kasa? No manna, skoro tracę. Muszę się tutaj przyjrzeć temu. Dlaczego ja tracę? Armia czeka na rozkazy. Dobrze. I teraz atakujemy tu. Przepraszam, zapiszę sobie przed tym atakiem. Nie, tu. Okej, i atakujemy. To powinno pójść bez strat. Dobrze. Tu już awansował na złoto ten... Dobrze, bardzo dobrze. Okej, i tu... zróbmy więcej tych ogników. I... przenieśmy się tu. Tu sobie założymy obóz. I ściągniemy jeszcze tych strażników do pomocy. Robi się jeszcze jedną turę laboratorium. Ok, przywódca awansował. Rzucenie kula ognia. A co to znaczy? Szczerze powiem, nie wiem. Rzucanie... aha. Czy ja patrzę? Duchowa tarcza do tego ogłuszenia. Nie, to mi się nie podoba. To też nie. To mi się podoba. Weźmy to. Jest też taka umiejętność... magiczne przywiązanie. Cztery punkty mi zostały. Zwiększymy to. Zostały mi dwa. I to zróbmy to. I to. Dobra. Okej. Tu obóz. Tu armia czeka na rozkazy. Tutaj idziemy na południe teraz. No, może tu się uda coś. Tu może dojść. Może tutaj... a nie, tu coś już jest... ubezpiecza. Przekończmy turę.
Okej, okay, mamy bohatera. Ragnar, krzyżowiec, teokrata trzeciego poziomu. Dobra, spróbujmy z teokratą. Zobaczymy, co to będzie za bohater, co on da. Pokażmy talenty. Rzucanie zaklęć. Do walce, nie? Kawaleria. Szarża. Bohater, szybkie leczenie. Drakon. Wyznawca. Lustrze obrażeń heretykom. Święci czempioni. Wszystkie jednostki. Przepraszam. Bohatera otrzymują zdolność święty czempion. I święty czempion. Ochrona, że już na mróz. Dobra, spróbujmy sobie. Wygląda nawet fajnie. A, nie mam tyle pieniędzy. Trzeba tutaj zdobyć pieniądze. W takim razie. Jakoś. Zróbmy tak. Czy ja dojadę już tu? Kurczę, nie dojadę. No to nie wezmę tego bohatera. Może nie mam. Nie stać mi na niego. To by było dobrze z tej drugiej strony się ustawić. To jest jakieś coś ciekawego. Chociaż może się uda. To jest full armia. Dobra, wiecie co? Zapiszemy sobie i stoczymy sobie tę bitwę, bo tu będą jakieś kozaki. Zobaczmy, czy to się w ogóle uda. Może się nie udać, powiem. Ale to sobie chyba załaduję najwyżej. Fajne te mapy są, podobają mi się. Dobra, wykonajmy ruch. Wystawimy mięso armatnie na przód. Dobra. Która to jednostka jest najmocniejsza? Chrząszcz? Chyba ta. O ile się nie mylę, rzeźnik. Dobra. To w takim razie nimi pierdykniemy w... ...7 na 11. 8 na 12. Od ognia. To ci najbardziej oberwą. Dobra, walniemy w tych. Może od razu ich... Ach, trochę przeżyli. Tu jeszcze jednych strażników, ale ci chyba nie będą mieli zasięgu. Nie. To nie dobrze. Akolici, akolitki. Stawmy tu. Ale może się uda teleportować w którymś z tych ogników. I coś działać. Okej. Okay. Podjedziemy wargiem. Tu możemy też zrobić to przesunięcie bazowe. Kupmy tak. Aha, już nie mogę tego zrobić. Dobrze. To w takim razie w następnej turze, skoro odwalimy. Trochę słabo, powiem szczerze. No, trochę słabo. Tak. Ten może o jedno się podsunąć. No, ten niestety nie dostrzeli. I tak. I tak, i tak, i tak. No i obym nie strzelił w jednorożce. O kurde. No, zajmują się tymi badziewiami. To teraz my zrobimy tak. I chyba wykończymy to. O, ja źle to zrobiłem.
Dobrze, ale zginął, więc to się liczy. Powinienem się ustawić frontem, chociaż od tyłu go zaatakować. Dobrze. Cel odpowie. Dobrze. Tu się trochę ubezpieczamy. Dobra. I tu szarżujemy. Nie, przestawię się tu. Nie chcę, żeby mnie tutaj złapali na czymś. Dobra. Czy tu atakujemy go? Razy dwa. Ile on ma tutaj? 29 ma. A ja mu zadam razy dwa. 6 do 8. No nie zniszczę go, więc nie ma sensu. Przesuńmy się tym wargiem na tą stronę, na tą flankę. Spróbujemy jakoś ich oflankować tutaj. No i zobaczmy, co z tego będzie. Osłabienie. Dobrze. Okej. Poradzili sobie całkiem nieźle. No i teraz mogę ładnie zrobić taki numer. Tu i tego od tyłu. I powinienem go załatwić, tak jest. Tym sobie możemy strzelić w tego. Bardzo ładnie. Teraz wykończyć go tak. Oby się udało. Tak jest. No i pięknie. 3-4 to 2-3. Dobra, on jeszcze tutaj długo będzie żył, więc robimy tak. Ujajaj. No nie o to chodziło mi. Niedobrze, bardzo niedobrze. Kurczę. Kurczę, pomyliłem się, no. Tym się szaszałem. No dobra, ale jak bohatera akurat stracę, to nie będzie taki problem duży. Może jeszcze jedną turę wytrzyma, kurczę, blady. Tak, tak. Oj, Jezus Maria. No dobra, ale bohater to akurat mi się odrodzi, więc to nie jest taki straszny problem. Dobra. O, pięknie. Ogniki go załatwiły. Dobra. Mamy teraz zatruta goblińska kosa. Super. Skradziona torba z projektem Kobolda. I... Dobra, tu jest sakwa. Trzeba ją ubezpieczać, żeby mi tu jej nie zabrał. Więc się tu zbunkrujemy. Dobrze. A tymczasem armia tutaj będzie pyk. Aha, dobrze, odpowiemy sobie i...
Ale jeszcze powróci. Za 3 tury. Dobrze, możemy tym w takim razie to podnieść. Aha. Dobra, i super, bo właśnie za to zdobyłem kasę. Bierzemy dołącz do mnie. I sobie nim tu podjedziemy i podniesiemy to. Ma wolne punkty ulepszeń. 10. Dobra. Dobra, odprosiła do pobyt finansowych. Kapelan. Plus 200 do morale. Dobra, niech będzie. Czy tam do czegoś. Obrońca nieumarłych. To chyba się tu nie pojawi. Wypieniemy. Obrońca święta broni. To mi się podoba. Leczenie ran. To możemy sobie zrobić. Jeszcze mam 4. Dobrze. To może być. Taki leczący będzie. Produkcja. Dlaczego ja mam 260 do manny? Kaplica. To jest to, co potrzebuję. Dobrze. Starczyło mi na szczęście na to kasę. Dobrze. I tu nie mogę jeszcze zaatakować. Przynajmniej nie chcę. Aha, nie starczyło mi kasy. Czyli w następnej turze mi się to zrobi. Dobra. Rzucanie zaklęcia. Okej, okay, pięknie mi się użyźniły te ziemie. Jeszcze tu zrobimy to. Okej. Okay. I chyba tutaj gdzieś. Ta jednostka tu stoi. Przesuńmy ją. O właśnie. Dobrze. I... dobra, starczy. Pyk. O, to dobre. W ostatniej chwili to widzę, że zbrałem. A to co jest? Aha, starożytne ruiny. Zadanie do wykonania od Mantos. Dobra. Okej. Okay. Teraz tak, podnieśmy sobie te... Okej, okay, tego strażnika wycofajmy. Teraz sobie podniesiemy tą sakwę. Zatruta goblińska kosa. Pyk. Skradziona zarazę świętego wolę. Użycia przedmiot. Rzut siecią. Próba złapania, wybrania, złapanie w sieci jednostki nie mogą wydarzyć. Takie sobie. Jakoś mnie to nie... Dobra. Tutaj. No i teraz zróbmy sobie ten atak. Też zapiszę. A co tu jest? Jeden. Dobra, to powinno być bez problemu. Pięknie. Pięknie. Bez strat. Zostawiam, że ma sam. Przemocy zasłonę 18. Mamy pilot, żeby po prostu... Która? Ta. 140 zł. Dobrze. Jeździec z gryfów. Super. No dobra, ale słuchajcie, co nie udało się. Ukończone. Dobra. Aha, tu było. Zbóż strażnicę. No ale gdzie ta strażnica? A, dobra, już wiem. Czekajcie. To jest ważna rzecz. Trzeba zrobić tak. Kawalerzysta. I no oczywiście. Mamy drugiego wasala. Cudownie. I gdzie jest ten kawalerzysta? Tu już się ustawił. Też cudownie.
Dobrze. I od razu pojedziemy, słuchajcie. Tylko nie chcę, żeby mi się tu coś pochrzaniło. Zróbmy tak. Dlatego dajmy tu. Aha, już mi starczy ruchu. Tak. Dobrze. Jeszcze mogę dalej pojechać? Legendarny, nie. I tu, pięknie. Mamy przymierze. I eto armia czeka na rozkaz. Dobrze. To niech czekaj, bo i tak się nie mogę już poruszyć. Teraz ten. Tutaj trzeba przejść. Już miał minus 4 do wanny, cholercia. To nie jest za dobrze. Liczymy turę. Minus 7. O, atakuje mnie armia. Co tu jest? Klasa druga, klasa druga, klasa druga. Okej. Stracę tu coś. Kurczę, akurat w tym momencie nie zdążyłem sobie zapisać, ale mam autosave'a. Dobrze, zróbmy walkę automatyczną, bo już jest 26 minut. A chyba nie chcę tracić na taką walkę. Chociaż spróbujmy, zobaczmy. Tu mam dwóch bohaterów. Może w 4-5 minut zdążę to obskoczyć. Dobra, to jedziemy szybko. A tu mogę save'ować? Nie mogę. Dobrze. Dobra, najpierw się wycofajmy. To są jakieś łuczniczki. Bard. Ork Bard. Bardki. No, ciekawe postacie. Nas atakują. Berta. Stawiam się kawalerią na flankach. Ze wsparciem. Zbrojny. I strzelec. Dobra, to jest drugi zbrojny. Ok. I teraz wszędzie. Obrona. Zaraz, może jakiś czar? Nie mogę. To niezbyt dobrze. Może bez czarów się uda. Dobra, a, to już tak. Pyk, pyk, pyk. Pyk i pyk. I kończymy to raz. Zobaczmy, co zrobią bardziej. Skocznym ruchem. Laseczki podbiegają. Ile one w ogóle mają zdrowia? 41, o kurde, 46. Tu ma 41, a moi 39, 35, 41, 35, 47. No tak sobie. Czy to strzela jakoś? Strzela. Jeszcze urok mam. Dobra. Na razie tu się ustawimy. Bohaterem to jest Berta. Ma strzał z ciężkiej kuszy za 15. Nie ma zasięgu. Podjedźmy sobie. Kurczę, nie wiem jaki oni mają zasięg. Ale podejrzewam, że taki jak ja. Czyli mi brakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli w tym momencie, dobrze, robimy tak. Tu jeszcze pojedziemy na flankę bardziej, kawalerią. Tu mamy zbrojnych. Dobrze. Tu dajmy zbrojnych, będą mieli zasłonę. I tych przestawmy.
Tych przestawmy tu. Okej. Dobrze. Ci się ubezpieczają. Tutaj pojedźmy tu, tymi. Łucznicy. Dobra. Jeszcze 30. Szybko, szybko. Jeszcze do zwarcia nie doszło. Dobra, za 4 tylko. To chodziło. Bo to ma walki zwarcia. 7. Dobra, czy teraz mi się uda? Nie uda mi się zaszarżować. Będzie mi brakowało jedno pole. Czyli mogę się zbunkrować tu. Też nie dojdzie. Próbujmy się tu za krzaczorami. Atak z flanki. To będzie trudny, tak. Czyli się wycofajmy. Dobra, tu już mogę w tych nasuwać. Szarże mogę nawet zrobić. 16 do 24. Tu też. Strzał z kuszy. Tu poza zasięgiem. Mogę podjechać i zobaczyć. Za 6 do 9. Ten nie dojedzie. Ale tym się mogę ustawić tu na tyłach. To jest dobry pomysł. Łucznicy. Dobra, zacznijmy od łuczników. Jedno pole muszę podejść. Dobra, i tak. Czy w tego, czy w tego? Najpierw ty. Dobra, walmy chyba w jednego. Dobrze. Teraz szarża. Pięknie. Tylko nie chcę, żeby się ustawiła tak. Nie może się przestawić. Dobrze. I tutaj tego zablokujemy. Czy tam te laski zablokujemy? Okej, dobra, jeden załatwiony. Tu musi być tak ustawiony. I tak. Tu tak. I kończymy turę. Dobra, szybko, szybko. Urok. Otwarto, pięknie. Zauroczenie. Ujej, ale... Ujej. Ujej. Ach, kurczę, no nie dojadę znowu. Tu się schowamy. Tutaj tymi, nie wiem, czy ten płot to coś daje, ale dobra. Do 26. Jeszcze muszę... Czy to jest jeszcze zauroczone? Tak. Która to jednostka? No, lepiej chyba walić w tego. Ten już się chyba zauroczył. Ten też. Kara za odległość. Tutaj też będzie kara za odległość. Przesunę się tu. Dobra, 3 razy. Tu więcej zadamy. O, ładnie. Tych od tylca. Pięknie. Teraz powinienem wykończyć ich. Fu. Czy przeżyje następny atak? Lepiej to zniszczyć teraz.
Ale się nie będą tu przestawić. Dobra, tak. I tak. I tu mogę zrobić tylko tak. No i módlmy się. Ojej. 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 No. No trudno się mówi. Dostała mi fera zaklinaczka. Dobra, ale tu mogę zaprzeszarżować. Tu też mogę. Ale najpierw oczywiście ostrzelamy ich z łuku. Z łuków. Dobrze. Na linii strzału stoi. Aha, ale może ten. To nie będzie. Dobrze. Teraz róbmy tak, żeby szarża była od tyłu. Właśnie. Teraz ci się przestawią tu. A tu zaszarżujemy tył. Dobrze. No niestety Berta zginęła. Ale mamy niezłą nagrodę i plus te 40 zł. Okej. Inwazja. Gdzie? Tu chyba. Dobra, słuchajcie. Na razie save'ujemy. Tą jednostką się przystawmy tu. W tym momencie zapisujemy i dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście na Five Sides of War i do usłyszenia.